Nadaję na żywo, padło hasło, więc dzień dobry, cześć i witam wszystkich. Pewnie jeszcze nikogo nie ma, tego nie wiem, ale jak ktoś będzie to oglądał za jakiś czas, bo ten live zostanie zapisany, no to wtedy już jestem przywitany. Zawitamy się rybą? No jak ją wyholuję, bo trochę kręcenia przede mną. Proszę liczyć, ile tych obrotów korbką będzie. To wam powie ile. I jak daleko łowię, a łowię dzisiaj bardzo daleko, nigdy tak daleko na feder nie łowiłem. Cały czas ryba jest, to będzie jakaś płoć. Nie wiem jak duża, bo łowię wędziskiem dystansowym. Więc tak troszkę, no dosyć mocny kij. To przenoszenie, to drganie jest trochę inne jak na takim delikatnym, finezyjnym federku. Ale chyba cały czas jeszcze tą rybę mam, bo mam tutaj koszyczek 75-gramowy. Więc jak się domyślacie, to samo ściąganie tego koszyczka to już są emocje. Są oglądający, więc ja tylko wtrącę, że przepraszamy za długi czas oczekiwania, ale nie wiem co się stało, odpaliliśmy live'a i przez 3 minuty nie było nikogo. I ja włączając YouTube'a nie mogłem znaleźć w ogóle live'a Adama, więc coś nas tutaj YouTube chciał trochę przysiąć. Także zrobiliśmy jeszcze raz, wszystko od nowa. No i jesteśmy, więc jak nas widać, jak nas słychać. Dzień dobry. Michał jest. A ja cały czas kręcę, jak widzicie. Nie wiem, ile to już czasu minęło od rozpoczęcia. Także kręcę. Już jestem w miarę blisko. Mam nadzieję zaraz podebrać tą rybę. Niby łowienie dystansowe. Powinienem łowić duże ryby, ale zobaczcie. Takie mi tu psocą drobiazgi. Witam, widać i słychać super. Taka rybka. Wypuszczam. No. Wypuszczam, mam nadzieję, że będę mógł wam troszkę większą rybę zaprezentować. Sławomir Staroń, jest ok, ale dopiero powiadomienie wyskoczyło, że leci już. No właśnie, a myśmy to już naprawdę z 20 minut temu zaczęli tutaj świrować z tym live'em, a dopiero co teraz... Co ty gadasz? No, to tyle tego czasu? Tamtego wyłączyliśmy i wznowiliśmy jeszcze raz. Obecnie łowię na białe robaki, jak ktoś by się pytał. Już mało mieszanki mi zostały. Zarzucę i zaraz przygotuję mieszankę, to od razu może pokażę, co tam dzisiaj przyszykowałem. No teraz to nie wyobrażam sobie, żeby... Muszę wam powiedzieć, że walczę dzisiaj ze swoimi słabościami. Już ręka tutaj, to mnie tak boli od tego zarzucania. Tomasz Walczek, Adam na Domaniów, jedź, leszcze już aktywne. Myślę, że niebawem się tam pojawię. Więc też śledźcie kanał Preston Innovations Polska, mam nadzieję, że... Kurczę, zatopiałem. Mam rybę następną. Dobrze. No ta wydaje się większa jak poprzednia, ale możecie liczyć obroty, ile tego wykonam dzisiaj. Ściągnę tą rybę, więc pewnie do końca live'a się zejdzie. A ile? Ze 20 minut mamy, nie? No ta trochę mocniej szarpie, więc mam nadzieję, że teraz będę wam mógł zaprezentować troszkę większą rybę. Chociaż to nadal chyba jest płoć, to nie jest leszcz, bo te leszcze tutaj jak szarpną, to aż w łokciu czuć. X-Torex XP. Mam 8 lat i fascynuję się wędkarstwem. Super, tak trzymać. Cichy 4458. Siema, co myślicie o opłatach PZW na ten rok? No opłaty są takie trochę wywalone w kosmos. Jak ktoś wędkuje w jednym okręgu, no to jeszcze jako tako, ale jak chce w kilku okręgach, to są opłaty chore. Poza tym okręgi mają jakieś dopłaty
ja akurat nie trollinguję, ale w okręgu mazowieckim podobno jest jakaś chora dopłata. 1500 albo 1800, coś takiego. To jest taka cena zaporowa, bym powiedział, a to jest taki rodzaj wędkowania jak każdy inny. Ja nie wiem, dlaczego takie rzeczy się dzieją. Chociaż ja chyba też na temat opłat to się nie powinienem mądrzyć, bo ja akurat mam jakieś tam dosyć spore ulgi w tych opłatach, dlatego... Może nie będę marudził, no ale opłaty są bardzo, bardzo wysokie. Ja to w ogóle, jeszcze ja to odczuwam też opłaty takie jednodniowe. Jak gdzieś tam z Michałem jeździmy i trzeba gdzieś jednodniową opłatę zrobić i w okręgach jednodniówki kosztują 70 zł na przykład, to nie znam łowiska komercyjnego, żeby taką cenę miało. Zobaczcie, piękna płoć. Tak troszkę delikatnie tu holuję, żeby ją wreszcie pokazać. Tak? Czy to krąb jest? Co nie, to nie, to nie jest krąb, to jest płoć. Płoć? Mhm, ale ładna. No, to jest już, mogę wam pokazać większą rybę. Po to się zarzuca na dystans, żeby takie ryby łowić. Usiądę sobie na wędeczce, ona daje radę. Rybę odhaczę. Dobra. Przyłożę ją do miarki. Zobaczymy, ile ta rybka ma. 37 centymetrów. Także piękna ryba. Oczywiście niech sobie płynie. A ja mam nadzieję, że jeszcze jakąś się złowi. Fajnie leży, też by się zaprezentował. Branie nastąpiło dosyć szybko. Tak jak byliśmy na live'ie na Facebooku, tam za bardzo nie mogłem dorzucić do tego miejsca swojego. Oj, coś mi się zakręciło. Więc jak była przerwa, to skorzystałem i parę razy tam donęciłem. Przyznaję się, bez bicia. No i to chyba jest efekt tego donęcenia. O, ale se po... To ja w międzyczasie tak. Gościu 14, gdzie łowicie? Na pięknym zbiorniku PZW No Kilo ogólnodostępnym. Nie, no to żartuję. Już na Facebooku też już ludzie mówili, jesteśmy na Jagodnie. Sebastian, w wieku 5 lat złapałem brzanę 39 cm. Gratulacje. Ja jak miałem 5 lat, to nawet nie marzyłem, żeby taką rybę złowić. Krzysztof, próbowałeś kiedyś użyć peletu jako przynętę haczykową w fiderze klasycznym? Jeśli tak, to ekspander na haku czy przypon z gumką lub push z pulse stopem? Pulse stopem. Próbowałem. Sonu Bites ma takie gotowe ekspandery, one są troszkę twardsze. Nie trzeba ich przygotowywać, kupuje się słoiczek już w odpowiednim wymiarze, tam odpowiedni jest zapach tego. Czy smak i coś takiego można założyć bezpośrednio na haczyk i to się dosyć dobrze trzyma. Więc na takie coś łowiłem. Próbowałem też w gumce twardy pelet. Chociaż jakichś tam spektakularnych sukcesów nie odnosiłem, więc trudno jest mi cokolwiek na ten temat mówić. Ale próbowałem. Cichy 4458. Dla mnie na chłopski rozum powinni zrobić roczną opłatę na całą Polskę i wtedy by to było opłacalne dla PZW i dla ludzi. Ja nie wiem, jak jest z tymi opłatami. Pamiętam, że kiedyś była ogólnopolska opłata. Natomiast myślę, że jeżeli okręgi same sobie gospodarują, tak jakby każdy okręg ma niezależną kasę, więc... Myślę, że dlatego okręgi mają swoje opłaty. Tak jakby no jest jedno PZW, zarząd główny i są mniejsze okręgi. I tak jakby no każdy okręg, powiedzmy, rywalizuje z drugim okręgiem, więc ja myślę, że to z tego wynika, że są oddzielne opłaty. Ja to się zastanawiam, czy nie byłoby lepiej, żeby nie było takich dużych okręgów, bo wtedy te nasze wody są zaniedbane. No. Jakby były jakieś takie, powiedzmy, mniejsze jakieś stowarzyszenia, które miałyby
nie wiem, jedno, dwa, pięć łowisk, wtedy ci lokalni wędkarze skupialiby się na tych łowiskach, dbaliby o te wody. Można i na łowiskach PZW znaleźć też takie perełki, gdzie jest grupa wędkarzy takich, powiedzmy, zapalonych, którym się chce, którzy mają czas i ochotę, żeby się zająć swoim łowiskiem i wtedy dbają, pilnują. No i takie łowiska później są fajne, no a ja nie będę też przykładami sypał, ale są takie okręgi, że przyjmują tylko składkę, a co się dalej dzieje nad wodą i z wędkarzami, to mają gdzieś, po prostu mają to gdzieś. Nie ma łowisk wyznaczonych pod zawody, nie ma dojazdu na łowiska, bo z jakiegoś powodu lokalni mieszkańcy mają lepsze jakieś tam, powiedzmy, układy w jakichś starostwach czy w RZGW, jakichś są, nagle pojawiają się zakazy w miejscach, gdzie można by było normalnie dojechać, także myślę, że dla nas, dla wędkarzy, chyba lepiej by było, jakby te wody nie były skupione w jednej dużej ręce, tylko lokalni gdzieś tam wędkarze mieli pod sobą takie łowisko, tak mi się wydaje. Dlatego tak dobrze funkcjonują łowiska specjalne, no bo łowisko specjalne ma swojego właściciela i ten właściciel czuje się odpowiedzialny za to łowisko i chce, żeby to łowisko było jak najlepsze, no bo to jak będzie słabe łowisko, nikt do niego nie przyjedzie. Jak będzie dobre, wiadomo, że ludzie będą chcieli tam wędkować. Tak mi się wydaje, że to tutaj dla nas wędkarzy tak by było lepiej. Bartek S. Mam pytanie. Łowię klasykiem często i gęsto, jeżdżę na zawody. Na rybach jestem 3 razy w tygodniu i pomimo ciągłej pracy nie potrafię nic ugrać w zawodach. Jakieś rady, może jak podejść do tego? Zbyt rozległy temat. To jest tyle zmiennych, że no trzeba po prostu, będąc nad wodą, trzeba wyciągać wnioski z tego, co się dzieje. No to utopiłeś telefon? Całe szczęście nie, ale niewiele brakowało. Ale go będę potrzebował zaraz. Śmiejemy się, bo Michał drugi telefon trzymał w drugiej ręce i mu wypadł. Całe szczęście ma spodnie, buty. Ale czuję, że mam go w nastopie. Teraz go wyciągnę. Ale spudłowałem branie, no aż mi wstyd. Seba, zazdroszczę, że pan na rybkach, ja cały dzień dziś w szkole siedziałem. Andrzej Kuczaj, Adaś, długość przypomnę na takich dystansach, jaka? Pozdrawiam. Andrzeju, ja teraz mam założony 80-centymetrowy przypon. Myślę, że lepszy według mnie jest dłuższy niż krótszy. Tak bym celował. No. Staram się tak dobrać, żebym widział brania. Żeby nie było tak, że wyciągam obgryzione robaki, bo wtedy uznaję, że jest za długi. Ale musi być na tyle długi, żeby ryba jakoś od razu nie czuła oporu. O, udało mi się nawet zaciąć rybę. Zobaczcie, a nie, już spadła. Także nie pokażę wam. Chyba miałem mini płoteczkę albo jakiegoś okonka. Ale ryba spadła. Słuchajcie, ja w międzyczasie tylko powiem, że wszystkie lajki i subskrypcje mile widziane, te lajki zawsze podnoszą efektywność tych live'ów i gdzieś tam trafia to do większej liczby osób. No i zapraszamy na film, który pojawił się wczoraj. Wczoraj? Tak, wczoraj się pojawił film z tego łowiska. To była relacja z zawodów. Przyjechałem na zawody, zostałem zaproszony przez Radomski Klub Federowy, przez kolegów z Radomskiego Klubu Federowego. Bardzo ich serdecznie pozdrawiam w tym momencie. I przyjechałem, zabrałem ze sobą kamerę, więc te zdjęcia no może nie będą tak, nie będą, no na 100% nie są tak doskonałe, jak robi Michał, gdy bierze kamerę w swoje ręce, no bo tam jest praktycznie jedno ujęcie, kamera gdzieś tam z boku stoi, ja do tej kamery gadam. No ale musicie wybaczyć, relacja z zawodów. Trochę ryb zostało złowionych, zawody wygrane, więc zachęcam do oglądania i do subskrypcji kanału oczywiście. Ojejku. No teraz nie, prawie. Prawie. Ale zostawiam. Chwilę dobrze. Zostawię, bo brania następują dosyć szybko. Muzyczny. Jaka to wędka? To jest wędka Preston Innovations Monster Extreme Distance, 4-metrowy kij do 180 gramów wyrzut, trzyczęściowa wędka.
Także dzisiaj takie jest łowienie, bym powiedział, testowe dla mnie, bo ja nigdy tak daleko nie łowiłem i chciałem zobaczyć, sprawdzić chciałem siebie i chciałem sprawdzić też właśnie sprzęt, czy da radę. W końcu wędka ma napisane Extreme Distance, dlatego wybrałem dystans ekstremalnie duży. Seba, bierze pan udział w zawodach w województwie mazowieckim? Jak tak, to na jakich w najbliższym czasie można pana spotkać? O, mam rybę od razu. Tak, startuję w okręgu mazowieckim w zawodach. Kurczę, no nie wiem, kiedy są. 12 chyba maja są pierwsze zawody okręgu mazowieckiego. Więc tam będę. Co to, znowu chyba większa płoć jest, tak mi się wydaje. 12 maja, ale nie wiem, planowane było, że te zawody będą na łowisku Wykrot, a gdzie będą, to tego nie wiem. Ale chyba 12 maja, więc tam będę walczył. Jaka wędka, odpowiadaliśmy, nie? Tak, Monster Extreme Distance. Jak druga osoba zapytała, to też odpowiadam. Wyjazd 7. Dzień dobry. Dzień dobry. Cichy 4458. Mam pytanie. Czy byliście nad jeziorem Nogat? Da się jeszcze tam normalnie sportowo powędkować? O kurczę, nad jeziorem Nogat? A nad jeziorem. Ja tak też czytałem. Mówię, Nogat to Nogat, nie? Nad jeziorem... Ja nie wiem, gdzie jest jezioro Nogat. Ja też nie wiem. Byliśmy nad rzeką Nogat. Tak. A być może jest też jezioro Nogat. Także cicho, jakbyś uzupełnił tylko, gdzie to w ogóle jest. Ale możemy przy okazji na przykład zaprosić na kanał Preston Innovations Polska, bo też niedawno był film z rzeki Nogat, tak. Dobra, telefon odzyskany. O, zuch. Tomasz Walczak, no brawo mistrzu, napisałem tak, że nie połowisz w tym miejscu, bo przed tobą było już tam kilku zawodowców i wyników w tym miejscu nie zrobili. Te grubsze leszcze jakoś omijają tą część zbiornika. Ale ty coś tam dłubiesz, mistrzu. No jednego leszcza dzisiaj złowiłem. Nie wiem, ty mi dałeś w zajawce. Tak, czy dałem... To zdjęcie? Zdjęcie, tak. No. Tak, to zdjęcie to jest z dzisiaj złowiony leszcz. To była w ogóle pierwsza ryba, jaką złowiłem w swoim życiu ze 100 metrów. Więc tak, na razie jest jeden, miałem jeszcze z takich dużych ryb karpia. No ale rzeczywiście, tych leszczy nie ma zbyt wiele. Teraz też mam chyba ładną płoć, tak mi się wydaje. Tylko jak widzicie, trochę trzeba się nakręcić. Już mnie ręka boli od trzymania tej wędki, naprawdę. Ładna płoć. Także kolejna piękna płoć, myślę, że ojejku, ta grubsza jeszcze od tamtej, też myślę, że ponad 35 cm, poprzednia miała 37, myślę, że to z tej samej półki, chociaż ma większy jeszcze brzuszek. Zdecydowanie. Taka rybka. Tutaj kontynuacja tematu długości przyponu. To dlaczego w metodzie wystarcza 10 cm przyponu? Ja myślę, że tutaj też można by było z takim przyponem próbować. Natomiast przez to, że no ja traktuję feder klasyczny bardzo sportowo i startuję w zawodach, jest przepis w zawodach i międzynarodowych, i zawodach Grand Prix Polski, czy też okręgowych, czy nawet kołowych u nas, że minimalna odległość koszyczka od haczyka musi wynosić 50 cm. Więc ja chcąc tak jakby... No, każde wyjście na ryby to jest trening. Jeszcze raz powiem, o co chodzi. O, ta odległość, tutaj mam dół koszyczka do haczyka, to musi być co najmniej 50 cm. Nie można krótszym na zawodach. Teraz mógłbym sobie i taki króciutki założyć i być może byłby dobry. Natomiast, tak jak mówię, no ja to traktuję jako trening przed zawodami, dlatego używam dłuższych przyponów. Baronek S. W takim razie jeszcze jedno pytanie. Czy w każdym okręgu powinno być Grand Prix klasyka? Bo u mnie w Siedleckim jest tylko Grand Prix spawikowe, a o gruntowym nic nie słyszałem. A może to by pomogło w nauce? O kurczę, to ciekawe. Wydaje mi się, że... Że powinno być, nie? Tak, oczywiście. Ja myślę, że
Nawet chyba ktoś Siedlec startował w Grand Prix Polski, więc nie wiem, dlaczego nie ma w Siedlcach. Przepraszam, że za nie mówiłem, ale muszę... Kurczę, teraz nie dorzuciłem całkiem. No ale dam jeszcze chwilę, bo tu jak widzicie tutaj to moje łowienie i tak nie jest bardzo celne niestety dzisiaj. Ale dam jeszcze chwilę temu zestawowi. Trzeba się w okręgu dowiedzieć, bo ja myślę, że jest w Siedlcach Grand Prix. No chociaż nie chcę się mądrzyć. No jak ktoś jest z okręgu, to może lepiej wie ode mnie, ale... Ale trzeba walczyć o to, żeby było. No nie wyobrażam sobie, żeby w jakimś okręgu nie było Grand Prix okręgu. Seba, relacja taka jak ta wczorajsza też ma swój klimat. Nie ukrywam, że po zawodach niedzielnych super oglądało się taki odcineczek. Oby więcej takich. Super, miło. Andrzej Kuczaj, czy na takim dystansie robisz wstępne nędzenie i jak wybierasz plecionkę, żeby się zatopiła? Andrzeju, no tutaj tak jakby no, w mojej ocenie ja nie potrafię sobie wyobrazić wędziska, którym mógłbym podać na 100 metrów. Pewnie jakiś bardzo mocny kij karpiowy, żeby tam zarzucić. I ja to wstępne nęcenie po prostu wykonuję tym koszyczkiem, którym łowię. Tylko jak zwinę teraz, albo wezmę może drugi zestaw. Pokażę. Tu mam identyczny zestaw, bo to są kije różnej długości, natomiast jest identyczny zestaw. To jest plecionka, strzałówka z plecionki 0.12. Zestaw helikopterowy. Tak a propos, gadałem o zawodach, ale nie wolno takim zestawem na zawodach łowić. Także nie do końca, jak widzicie, stosuje się do tych zawodniczych przepisów na treningu. Ale na takim dystansie obawiam się, że inny zestaw by się bardzo plątał, więc tego chcę uniknąć, bo bardziej mi zależy na zarzucaniu i doskonaleniu tego zarzucania. Czekaj, o co tam Andrzej pytał? Czy na takim dystansie robisz wstępne nęcenie? Wstępne nęcenie. No nie robię, zobacz. Mam zrobiony zestaw w ten sposób, że mam tutaj koszyczek, tym nęcę. Przypon montuję na takiej szybko złączce, więc po rozłożeniu wędziska mam zestaw z koszyczkiem, tym nęcę. Jak chcę łowić, tylko dokładam przypon szybko, bo to jest szybko złączka i mogę łowić. Jak chcę w czasie łowienia donęcić, a to działa, więc warto, jak nie ma brań, to tam posłać, nie wiem, z pięć koszyków, to jest bardzo pracochłonne, no bo trzeba 5 razy zarzucić, poczekać, aż tam ta zawartość opuści koszyk, ściągnąć i tak w takim cyklu to zrobić, ale warto to zrobić w czasie łowienia. Przynajmniej dzisiaj według mnie warto to zrobić. Nie mam specjalnej wędki do nęcenia, jeśli o to, Andrzeju, pytałeś. Seba, o superowo, mam nadzieję, że spotkamy się przy losowaniu stanowisk odnośnie Mazowieckiego. Fishing with Ace, dzień dobry, dzień dobry. Tomek nas odwiedził. Tomek, jak karasie? Łowisz jeszcze karasie, czy już odpuściłeś? Marcin Sokół, witam, zaczynam przygodę z klasykiem. Jaka wędka i kołowrotek będzie dobry? Przygodę z klasykiem, tak? Jaka tak. Wędka i kołowrotek? To jest za mało danych. Za mało danych, bardzo proszę powiedzieć, mniej więcej łowisko, dystans, o takie coś, to wtedy będę mógł podpowiedzieć lepiej. Wyjedz, kanał Żerański 12 maja, to pewnie chodziło o ten wcześniejszą informację, nie? Nie. Tak, to będą Grand Prix będzie na kanale Żerańskim, to ja nawet tego nie wiedziałem. Bardzo się cieszę, że nie muszę na wykrot jechać. Kamil Antoniak, panie Adamie, czy macie w planach wędkowanie i film z dużej rzeki, jak na przykład Wisła? Ja tego wtrącę, że my byliśmy już na dużych rzekach, tak mi się wydaje osobiście, bo byliśmy na Wiśle. Byliśmy na Wiśle, byliśmy w Szczewie. No tak, byliśmy. Byliśmy na Odrze. Właśnie, zerknijcie sobie na film z Wisły, bo tam, kurczę... No, ma takie średnie wyświetlenie. Spodziewałbym się większych wyświetleń, szczerze wiesz mówiąc. Co, Michał powiedział średnie, to niektórzy mogą to źle zinterpretować. On ma żadne wyświetlenia, ten film, więc sobie zobaczcie. Słuchajcie, ten film się nazywał, mi się wydaje, że klasyczny feeder albo coś... Na pewno tam było w centrum miasta, w Tczewie. To na pewno było w tytule filmu, że był centrum miasta Tczew i to było chyba klasyczny feeder albo klenie na klasyczny feeder, coś takiego. My ten film nagrywaliśmy w zeszłym roku. Tak, w okolicach wakacji. Tam bardzo duże koszyczki, duży uciąg. Tam i dużo mięsa, przysłowiowego mięsa w tym filmie, czyli wiedzy.
Także odsyłamy i gdzieś tam po tym ryba rajdzie. Jedna przynajmniej piękna, inne takie se, ale jedna jest z najwyższej półki. Więc był film z Bugu też. Był film z Bugu, tak. Podstawy rzecznego łowienia. Federa i... No i z Nogatu jakieś filmy były. Były dwa filmy z Nogatu, to też duża rzeka, tylko że pewnie ludzie myślą, że rzeka bardziej, że uciąg, nie? Tak mi się wydaje. Mm-hmm. Nogat uciąg ma praktycznie żaden momentami, no, ale była też Odra, nie? Także trochę tych filmów z rzek było, ja myślę, że my w tym roku rzeki też jeszcze odwiedzimy, także spokojnie. Tak, na razie w planach nie mamy tych rzek, bo tak trochę sobie planujemy, powiedzmy, miesiąc do przodu. No i też zima była, no jednak zima, rzeki to tak... Nie każda rzeka to Nogat. Marcin Bucz, kołowrotek Intensity 720? Tak. Intensity 720. Tomasz, cześć panie Adamie, piękna płoć, pozdrawiam. Pozdrawiam. Słuchajcie, mamy trochę tych pytań, ja staram się wszystkie czytać, jakbym któryś ominął, to śmiało tam powtarzać. Kamil Grat, panie Adamie, jak łapać nas w zbiornikach, które są mocno pokryte roślinnością na dnie? Na spławik. Albo nad roślinami, ale... No tak, na spławik albo nad roślinami. No. Na fider ciężko. No, na fider to ciężko. Albo znaleźć sobie miejsce, gdzie tej roślinności jest mniej na dnie. Z fiderem to ciężki temat, no bo łowimy na koszyczek. Wiadomo, że on musi spaść na dno. A co się tam dalej z nim dzieje? Ugrzęźnie w roślinach, przynęta. Jeszcze jak koszyk ugrzęźnie w roślinach, to nie jest taki problem jak przynęta ugrzęźnie w roślinach, bo wtedy ryba jej może nie namierzyć. Ja muszę wstać, bo znowu przede mną zarzut. Fishing with Ace, poczekam aż więcej wody się zrobi, bo podobno leci dalej w dół, a połowiłby. No to ja tak od siebie powiem, no na tych żuławach trochę problem z tą wodą mamy. Tak jeszcze myślę, że ze 40 cm brakuje wszędzie, ale... Chwila, ale to moment. To jest ciekawe, co, że po zimie tak brakuje. Ja nie pamiętam, tak powiem Ci, poprzednich lat, żeby aż tak brakowało po zimie tej wody, nie? Zazwyczaj było ok ze stanem wody, bo jakiś zim to nie było problemu. No ale wczoraj byłem nad Zalewem Wiślanym i tam też brakuje około pół metra wody w dalszym ciągu. Słuchaj, jeszcze odpowiem Andrzejowi, bo Andrzej się pytał, jak wybieram plecionkę. Tak. Andrzeju, po pierwsze staram się zarzucać i po zarzucie tak ułożyć wędkę, żeby plecionka pomiędzy szczytówką a koszyczkiem była jak najbardziej prosta. Oczywiście to się nieraz nie udaje, no bo to jest bardzo duży dystans. Jak coś tam powieje, to się robi łuk. Później trzymam tutaj plecionkę w palcach. Szczytówkę zanurzam. Tak jak teraz wędka, o zobacz, weź tam Michał jeszcze na szczytówkę. Wędka jest, Andrzeju, wygięta. Więc możesz sobie wyobrazić, że ona jest naprężona. A tutaj trzymam plecionkę w palcach, bo już mi się parę razy zdarzyło. Zresztą jak oglądaliście, to chyba ze dwie ryby teraz tak złowiłem właśnie z takiego przy zatapianiu. Więc tak zatapiam, czekam, aż ta plecionka pójdzie pod wodę i to trwa... Może trwać i prawie minutę, więc trzeba powolutku obserwować. Ta plecionka z jednej i z drugiej strony się schodzi, wreszcie dojdzie do siebie. Jak dodatkowo jeszcze jest balon, to wyginam szczytówkę i ta wygięta szczytówka tak jakby ten balon niweluje. Szczytówka się prostuje, znowu wyginam szczytówkę, ona znowu niweluje. No to trzeba wyczuć. Jeżeli brania są dosyć szybkie, no to trzeba dosyć szybko być gotowym do łowienia. Tak, o. Seba. Seba odpisuje Wyjcowi, że jeszcze nie wiadomo z tego, co wiem. W liście pisze kanał żerański łamany na wykrot. No zobaczymy, co to będzie. Niestety wykrot jest chyba za małym łowiskiem na tylu chętnych, tak mi się wydaje. I przez to bardzo nierównym. Bardzo mi się podoba to ogólnie wykrot. Jakbym miał tam sobie prywatnie pojechać na ryby, to bardzo bym tam chciał sobie pojechać na ryby. Ale na zawody to chyba już trochę jestem zrażony. W zeszłym roku... Poszedłem do jednego sektora i jak tak szedłem na losowanie, to sobie pomyślałem, obym tylko nie wylosował stanowiska, nie pamiętam, które to było, ale to było stanowisko tak w rogu i to było tu w rogu. Więc sobie pomyślałem, kto tak ustawia stanowiska, żeby stanowisko było w rogu. No jesteś odcięty, tak i tak jesteś odcięty. No i podczas losowania okazało się, że to jest moje stanowisko. Także ja już tam nie chcę na zawody. Michał Garwoliński. Panie Adamie, kiedy Huta Częstochowa? Może w sobotę? Poczekaj, powolutku.
Jak to w sobotę? Teraz jest Wielka Sobota chyba, nie? Święta są. Gdzie to na ryby? Nie, nie, nie. No, to na pewno nie. Są święta po pierwsze, po drugie mój syn ma 18 urodziny, więc mamy w domu co robić. Także wszyscy 100 lat. To... Nie, to jutro tak dokładnie. Dobra, a to mogę od razu też wtrącić, że tak, tak w ogóle to jutro i pojutrze najprawdopodobniej też będziecie mogli zobaczyć nas na live'ie, tylko że na kanale Preston Innovations Polska i serdecznie na te live'y zapraszamy. Kamil Antoniak. Antonik, ok, dzięki, postaram się znaleźć. Ale już się pogubiłem. Czekaj, przerzucę. Ja też nie pamiętam. Czy macie w planach film wędkowanie na dużej rzece? No. Okej, Kamil. Ja myślę, że jak tam wpiszesz Preston Wisła, Preston Odra, Preston Nogat, no to po prostu na pewno zaproponuję ci ten film, który byś chciał obejrzeć. Łukasz L. Hej, posiadam kijek Ascension 3,40-40 gramów i szukam kijka do łowienia kawałek dalej. Czy Ascension 3,60-60 gramów będzie podobny do modelu 3,40 pod względem czułości i ugięcia? Kurczę, ja boję się powiedzieć podobny, no bo dla mnie to są dwa różne kije. Znaczy różne w takim sensie, że Ascension 3,40 powiedzmy to jest taki kij do... To jeszcze, tak. Tylko przerwę ci, bo to jest jeszcze uzupełnienie. A nie, to nie jest uzupełnienie. Dobra, możesz mówić. Bo ten 3,40 bym powiedział, że to jest taki kij, na którym się komfortowo łowi do 35 metrów. A jakbym chciał na przykład łowić powyżej 35 metrów, nawet myślę 50-55 metrów, to bym wtedy sięgnął po Ascensiona. Więc myślę, że jak najbardziej to będzie dobry wybór. Mam niedużą rybę. Zobaczcie, no takie też mi biorą te płotki, psocą tutaj. Ale co ciekawe, tam ktoś wspomniał, że tu nie ma leszczy. No ja liczyłem na leszcze, ale biorą płotki. Aż rzadko kiedy się spotyka tak małe płotki w tym łowisku. Ja jeszcze na takim dystansie, nie? No ale dobra, no zacinam brania, jestem skuteczny i tak dalej, więc to mnie też cieszy. Ale bardziej mnie cieszą dobre zarzuty. Coś o tym Ascension chcesz jeszcze uzupełnić? O Ascension? No ja bym wybrał to Ascension właśnie na większy dystans. To będzie dobry wybór. No ona, wiadomo, że ta wędka jest troszkę sztywniejsza od tej 3,40, no bo ona musi posłać cięższy koszyczek na większą odległość, ale to jest nadal fajna wędka i szczytówki z wędki 3,40 pasują do wędki 3,60 i na odwrót tak samo, bo tam są szczytówki o średnicy 2,5 mm. Bo już wędka 3,80 do 80, no to jest zupełnie inne wędzisko. To już zupełnie nie. Więc 3,8, jak troszkę dalej, powiedzmy do tych 50 metrów, to 3,60. Bo 3,80 to już rzeka albo bardzo duży dystans. Andrzej Kuczaj, dziękuję za odpowiedź. Hare Krishna, wypiłeś już ten puchar za wygraną? Nie, no nie, jeszcze nie, 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 nie. Nie, czekam na dobrą okazję. Koledzy jak zobaczyli, to powiedzieli, czekaj na Grand Prix, będzie okazja. Więc chyba zabiorę go do Szczecina. Nieważne, taki nick. Panie Adamie, czy jakieś plany może na zalew Sulejowski? Trochę osób o ten zalew Sulejowski pyta, więc myślę, że może następnej jesieni lub wiosny, no bo takie to dla mnie to jest takie łowisko, jeżeli mówimy tam o betonach, no to takie głębokie łowisko właśnie na jesień, wiosnę, tak mi się wydaje, taką albo zimę nawet, no bo wiosną to ryby na płytką wodę lubią sobie wypłynąć. Więc na razie nie mamy w planach, ale może to jest jakiś pomysł na jesień. Kamil Grat, na co zwrócić uwagę przy wyborze kosza z nogami 36 mm? Kurczę, no jak to powiedzieć, żeby to nie wyglądało, że ja jestem jakoś stronniczy? Ogólnie kosze 36 mm, no to można powiedzieć, że to jest taka już
jest przyjęte, że są najbardziej stabilne kosze, grube nóżki. Natomiast ja zwracałbym jeszcze uwagę na to, jak te nóżki są trzymane. Powiem, o co chodzi. Jak jest na przykład, jest nóżka, załóżmy, że to jest nóżka 36 mm, to zwróciłbym uwagę, czy ta noga, ten główny uchwyt od nogi, trzyma tą nogę tak, nie wiem, czy to widać, Michał, czyli tak na grubości profila, tak jak większość koszy ma profile, powiedzmy, tej grubości, czy na przykład jak w Prystonie trzymana jest noga tak. Według mnie to ma dużo większe znaczenie na takie ruchy, na stabilność. Możecie to sobie sprawdzić w jakimkolwiek sklepie czy u kolegi, porównać. Ale to ma bardzo duże dla mnie znaczenie. Więc na jakim odcinku ta noga jest trzymana? Następna sprawa, jaka nóżka jest wysuwana? Akurat tutaj w koszach Prystona wysuwa się 32 mm. Czekaj, Michał, bo ja mam zabranie. Czekaj, bo sobie nóżkę z podbieraka zrobiłem, a miałem branie. Niestety chyba spudłowałem. Także będę zwijał i będę gadał. W Prestonie 32 mm wychodzą. To też według mnie ma znaczenie, no bo praktycznie za każdym razem, jak ustawiamy kosz, to ustawiamy też na tych nóżkach, które wychodzą. Więc jak mamy nogę 36, a wychodzi nam 25, to już ten kosz troszkę bardziej pływa. Zresztą tu można zobaczyć. Zobaczcie, ja mam rozstawiony ten kosz, on prawie nie chce drgnąć. No. Można tańczyć. Tak. To ma bardzo duże znaczenie, szczególnie właśnie przy takim zarzucaniu, jak ja teraz, na dużą odległość. Jak ja miał taki kosz mało stabilny, to bym chyba schodził na brzeg, żeby zarzucać. To tak na marginesie. Łukasz L., dziękuję za odpowiedź. To jest o kosz, bo ja jeszcze nie, mogę to, mówić... To było o Ascension, ale śmiało. O Ascension, jeszcze o koszu może powiem. No ważna jest też masa kosza, więc jeżeli ktoś tam musi na przykład kawałek przenieść ten kosz, no to wybierałbym raczej lżejszy niż cięższy. Preston pewnie nie należy do najlżejszych. Następna sprawa jest też, kto ile waży. Bo to jest też bardzo ważne trzymanie, żeby to trzymanie było pewne. Jak sobie przykręcicie nogi, to żeby nie było tak, że ktoś ma większą masę, stanie, huśnie się na tym koszu. O, żurawie idą. Nisko. O, zaraz nad nami pójdą. Nie wiem, czy nie, to nawet te są. Nie żurawie, tylko bociany. Michał, myślisz, że ty tam coś widzisz? Widziałem tutaj ładnie. Tak? No, dlatego odwróciłem. No to tak jak widzicie, są też inne atrakcje oprócz ryb. Kurczę, nie wiem, czy ja zarzucę, bo już ten plasterek, który mam tam osłaniający palec, to już go prawie nie ma. Także ja bym na te nogi, mocowanie nóg zwrócił uwagę. Głównie, no mogę tam jeszcze inne rzeczy, szuflady, zapięcia i tak dalej. Ale na mocowanie nóg bym głównie zwrócił uwagę, żeby ten kosz był po prostu stabilny. Jeżeli ktoś kupuje kosz na 36, to już oczekuję od niego, że to będzie kawał stabilnego mebla. No. Kamil Kwocz. Dzień dobry, panie Adamie, miło cię widzieć w akcji. Panie Adamie. Dzień dobry, panie Kamilu, miło pana słyszeć. Dobra, na razie jesteśmy na czysto z pytaniami, więc udało mi się wszystko nadrobić. Kamil pewnie gdzieś furą zasuwa. Kamil, patrz na drogę. Chyba, że łowi ryby. Kamil, biorą? Zaraz powiem, no tam po drugiej stronie wyspy biorą. Nie, Kamil za daleko ma. Dobra, nie ma pytań, więc ja na chwilę pokręcę ciebie z tyłu, pójdę się po prostu napić. Myślałem, że powiesz, że pójdziesz siku zrobić. Mówię, no to grubo chłopak poszedł. Troszkę zaschło w gardle. O. Także jak są pytania, to śmiało, śmiało, śmiało. Kamil Kwocz, wczoraj brały, a dziś zgadłeś, że w drodze. Człowiek orkiestra. Wczoraj wygrał sektor, gratulacje. A dzisiaj jedzie, jeszcze potrafi pisać w czasie. Ale mi zluzowało. Mamy? Szczytówę. Mamy? Mamy to. Ale to będzie następna płoć tutaj. Ktoś dobrze mówił, że te leszcze
Ale płocie takie niż tego są obie. Te dwie to były piękne płocie. Płocie są grube i to jest kolejna z tych grubych płoci. Zresztą jak widzieliście, biorą też małe te płotki. Trafiają się, biorą albo takie właśnie 35 w plusie, albo takie 15, albo niecałe. 35 w minusie. To chyba w temperaturze. Tak, no więc albo takie malutkie te płotki biorą. Dziwne to jest dla mnie, no ale tak jest. Łowię na białe robaki, więc nie łowię na jakieś tam ochoteczki, pineczkę z ochoteczką, tylko łowię na dwa białe robaki, więc to już taka jest przynęta dosyć duża, bym powiedział. To jest tylko Kamilu zupełnie dziękuję, idzie ryba dla mnie. Że idzie ryba dla Kamila. Tak, z dedykacją Kamilu dla ciebie. No więc duża przynęta, do koszyka teraz ładuję kastery. Chyba mam wrażenie, że tym płociom te kastery odpowiadają. Już niewiele tych kasterków mam. Tak już zostało ich niewiele, ale myślę, że wyda tutaj do końca tego live'a, więc może jeszcze coś się skusi. Ja tego jeszcze wtrącę, że mamy 40 minuty live'a. Myślę, że jeszcze z 20 minut na pewno go pociągniemy, no chyba, że będzie dużo pytań, tak jak ostatnio, to będziemy siedzieć dłużej. Ale plan minimum to taka godzinka, bo jutro czeka nas ciężka praca. Ja tak w ogóle bardzo Wam serdecznie dziękuję za to, że odwiedzacie i mój kanał na YouTubie, i moje media społecznościowe na Facebooku, i za ten live też ostatni, bo tam w sumie jak na live'a to chyba duże wyświetlenia miał. Zobaczcie, to jest ładna ryba, Michał. Trochę Wam ją pokażę, tak nie będę za szybko jej podbierał, żeby ją jeszcze w wodzie zobaczyć. Także jak widzicie, piękne płocie się trafiają. Ta ma tutaj wygrawerowane dwie literki. Dobrze widać? KK, tak. Kamil Kwocz. Tak, widzicie. Ale gruba. Kamilu, zobacz jaka gruba. Piękna, nie? Dobra. Poszła. No właśnie nie poszła. No to... A, jeszcze. Znaczy ona poszła ode mnie, do ciebie. Teraz idzie. Dobra, Michał, zanim ja zarzucę, to weź tutaj pokaż. Zobaczcie, już tak trochę mi ten plasterek, który mi zabezpiecza palec, troszkę osłabł, także zrzucam tak z sercem na ramieniu, tak się mówi? Chyba tak. Czy z duszą na ramieniu? A masz jakiś zapasowy plaster, to może wymień. Nie, no jest ryzyko, jest zabawa. Okej. Tak ogólnie przy dystansowym łowieniu to nie stosuję takich rzeczy, jakichś tam palców zakładanych i tak dalej. Natomiast dzisiaj holowałem karpia. No i jak holowałem tego karpia, to no czułem, że to jest duża ryba, więc poluzowałem hamulec. No i przy zarzucie tego hamulca nie dokręciłem. Więc jak poszło z hamulca, no to też ładnie weszło mi w palec. Może nie bardzo głęboko, więc tam wielkiej rany nie mam, nie odciąłem sobie opuszka palca. Ale zobaczyłem, że ta plecionka może naprawdę duże zniszczenia zrobić, więc teraz sobie nakleiłem plasterek. I jak widać po tym, jak ta plecionka przecięła ten plaster, to na pewno warto to robić. Więc jak chcecie łowić dystansowo z plecionką, to warto zadbać o opuszek palca. Kamil Kwocz, piękna, oby takie w Szczecinie dopisały. No to by było fajnie. Dla niewtajemniczonych powiedzmy, o co chodzi ze Szczecinem, bo tydzień po świętach, ktoś się pytał o jakieś tam zawody najbliższe, tydzień po świętach są zawody Grand Prix Polski właśnie w Szczecinie na Odrze. No i podobno płocie to są główne ryby, które tam mamy łowić, także Kamilowi o to chodziło, żeby takie tam płocie łowić, ale jakie będą, to zobaczymy. KRC. Czekaj, ja muszę zobaczyć, czy mam dokręcony ten hamulec, żeby nie było jaj. Poszło. KRC. Jak łowię na pomoście, cały czas na tym samym jeziorze, nie dłużej niż 5 godzin, to wybrać fotel czy kosz? Nie wiem, co komu wygodnie. No trudno jest powiedzieć. Ja akurat stosuję
stosuję kosz, no bo łowię w zawodach, nie łowię tak na pomoście. Być może na pomoście to bym sobie w ogóle wziął bardzo lekki jakiś fotelik, nawet zwykły jakiś tam fotelik rozkładany, bo tutaj wszystko pod ręką można rozłożyć. Ja też nie wiem, jaki pomost jest, no bo jeżeli jest pomost wąski, no to wtedy warto zastosować. Kurczę, znowu coś mi tam chciało zjeść. Chyba mam małą rybkę. Trzeba zastosować być może platformę, jak jest wąski pomost. No to wtedy albo fotel taki, żeby można było tutaj na dwóch nogach zamontować boczną tackę. Chyba że wystarczająco jest mała tacka. Chociaż myślę, że fotel. No chyba fotel bym wybrał na takie. Żeby pewnie tam na ten pomost to trzeba jakoś donieść ten sprzęt, więc... No fotel pewnie będzie... Mało tego, na taki pomost to i podnóżka nie trzeba, to samo siedzisko wystarczy, tak. Nie? Płasko, równo. Tak, raczej bym wybrał fotel na takie wędkowanie. Tomasz Janeczek, zamówiłem wędki Preston Monster Extreme 3,80 150 gramów na Wisłę pod koszyki 100-120 gramów. Zobaczymy, czy będzie się dobrze spisywać. Będzie pan zadowolony. I Tomek jeszcze dopisał, że pozdrawia serdecznie. Pozdrawiam. Tomasz Górka, cześć Adam, znowu na rybach? Pozdrawiam. Cześć Tomku. Jak, dlaczego znowu? Ja nie byłem na rybach. W weekend nie byłem. Kiedy ja byłem na rybach? No jak nie byłeś? A nie, ty byłeś... W weekend nie byłem. Nie, ja teraz w zeszłym tygodniu. Tak. Rodzinny weekend. Co, były strajki? Tak, byłem w środę. W środę byłem na rybach ostatnio, więc... długa przerwa. Marek Wysokiński. Cześć Adam, do zobaczenia w Szczecinie. Zobaczcie, jaki ten świat mały. Mówię tutaj a propos Marka. Właśnie dzisiaj podziwiałem jego zdjęcia, bo Marek ostatnio wygrał zawody Grand Prix Okręgu Szczecin. Właśnie na tym łowisku, co będziemy mieli Grand Prix Polski. A tutaj Marek teraz jest na kanale. Także Marku, gratulacje i do zobaczenia. Dobra, muszę się skupić, słuchajcie, bo to nie ma jaj. Fajne miny robię? Nie wiem. Muszę się zwrócić uwagę. Słuchajcie, no bo ja się zapytałem o te miny, bo jak Jordan rzucał do kosza, to wystawiał język. Miałem kolegę, co grał w tenisa stołowego, jak uderzał piłeczkę, to też jakąś taką minę robił, więc myślę, że ja przy zarzucaniu też mogę jakąś minę robić, chociaż się też skupiam na tym, żeby jakoś głupio nie wyglądać. Tutaj jeszcze chłopaki kontynuują te Grand Prix na Żerańskim i miejmy nadzieję, że nie kobyłka, na kanale, bo ona kobiałka. Lubi... Kobiałka. A jestem pisany kobyłka. No to ktoś... Okej, okay, na kanale, bo ona lubi nie obdarzać w ryby, mimo że ze dwa tygodnie temu chłopaki połowili. No dobra, to ja powiem Wam tak. Jeżeli okręg się zdecyduje zrobić zawody na kanale Żerańskim, to według mnie na 99% to będzie właśnie kobiałka. No bo to jest jedyny taki odcinek dosyć długi, żeby tylu wędkarzy zmieścić. Nie ma na kanale takiego odcinka, żeby tylu wędkarzy tam weszło. Więc... Kobiałka faktycznie. Kobiałka. No na kobyłkę proszę nic złego nie mówić, bo ja jestem z kobyłki. Jakbyście chcieli być w kole kobyłka, 29 kobyłka, to trzeba kupić znaczki w kobyłce w sklepie Rybka. Wojciech Rasielewski. Złów dla mnie szczupaka. Mamy też pozdrowienia z Ukrainy. Pozdrawiamy oczywiście. A propos tego szczupaka, no nie dam rady. Po pierwsze, jest okres ochronny, więc ja w okresie ochronnym nie staram się nie łowić tych ryb, które są w okresie. Oczywiście nieraz się nie da. Poza tym no, stosuję taką metodę, że raczej te szczupaki to mają mnie gdzieś. Chociaż muszę powiedzieć, to nawet Michałowi nie mówiłem, że jak tutaj przyszedłem, rozstawiłem stanowisko i zacząłem tam daleko rzucać, to tu pod samymi nogami, dosłownie tutaj, tak mi coś chlapnęło, machnęło ogonem, taki wir się zrobił i się zastanawiałem, mówię, co to było. I tak sobie pomyślałem, że być może jakiś drapieżnik tutaj za jakimiś drobnymi rybkami tutaj przy tych trzcinkach takich kiełkujących wysadził, więc mógł to być szczupak, był bardzo blisko mnie. Seba, ja z Marek, więc witam sąsiada. Antek Sowiński, nie nudzicie się? Czy nie nudzimy? Nie, Antek. Emocje jak na rybach. Nie ma nudy.
Kamil Wójcik, czy to zbiornik Jagodno? Si. Tak, Kamilu, si. Gazda napisał pozdrów Anulkę. Jeszcze raz. Gazda napisał pozdrów Anulkę. Gazda? No taki nick, Gazda. I komentarz pozdrów Anulkę. Nie wiem, o co chodzi. Moja siostra to jest Ania, ale nie wiem, kto jest Gazda, ale uznam, że ktoś chce, żebym pozdrowił moją siostrę, także dziękuję w imieniu mojej siostry Ani. Kamil Antoniak. Ten drapieżnik pod brzegiem to pewnie szczupak na tarle. Ja myślę, że za wcześnie natarło. Tak mi się wydaje, że jeszcze... Ale pewnie już się szykują powoli. Może tak, w sensie no. Pewnie okupują już te płycze, ale jeszcze za wcześnie. Chociaż tutaj on się wywalił na takiej wodzie, powiedzmy, myślę, że jakbym tu kaloszem wszedł, to tak do końca kalosza, więc nie wiem, czy to nie za płytko, jak na takie tarło szczupaka. Poza tym tu piasek jakiś taki jest. To pewnie podszedł, żeby sobie pelec pojeść. Mówisz? Krzyżak, jakie łowisko? Jagodno. Daniel, jak... Nie będę czytał, bo to bez sensu. Daniel, odpuść takie komentarze. Kamil Wójcik, dzięki i pozdrawiam połamania. Tomasz Górka, już tarło szczupaka się zaczyna. No, nie mówię, że nie, tylko to takie moje przemyślenia, bo to zależy też od zbiornika, części temperatury i tak dalej, i tak dalej. To wszędzie gdzieś indziej się zaczyna. Znaczy wszędzie w innym terminie się zaczyna, może tak. Graal, Adaś, ja złowiłem wczoraj leszcza lejącego mleczem. No te leszcze to one też już powoli wiedzą, co tam się będzie w maju działo, natomiast no, do tego tarła to jeszcze troszkę zostało, no leszcze. No ale to też zależy pewnie od zbiornika, tak mi się wydaje, tak, od temperatury. No, one już od ponad miesiąca mają wysypkę. No. Miesiąc temu łowiłem leszcze i miały wysypkę. Więc to nie znaczy, że one teraz są w tarę. Tak, tak, no, bo tu dużo ludzi też gdzieś widziałem, że pisze, że o, leszcz ma wysypkę, to zostawcie leszcze. To leszcz ma tą wysypkę naprawdę ja to i dużo przed tarłem. Ja to i w grudniu łowiłem leszcze z wysypką. A to nie znaczy, że się trą w grudniu. No tak, tak, tak. Dobra, tu Daniel ogólnie napisał komentarz, że jak puścisz bąka, to ryby uciekają, znakiem zapytania. Tego powiedziałem, żeby sobie oszczędzić takie komentarze. I odpisał, że nie, to jak ja walnę bąka, to przepływają. Wiesz, o większość. Krzysztof M. Pan Adam dobrze łowi na kanale żerańskim. Rok temu ochotki na 8. To jakiś slang. Rok temu co? Ochotki na 8. Rok temu ochotki na 8. O kurde. Nie wiem. Daniel Jambros, dzień dobry. Co sądzi pan o wędce Monster X11 FT? Bardziej do klasyka czy do metody? Pozdrawiam z Odense i połamania. Pozdrawiamy. Według mnie zdecydowanie Monster X11 FT to jest kij do metod feeder. Zdecydowanie. Ja do takiego łowienia bym ten kij wybrał. Jeżeli chciałby ktoś odpowiednik, powiedzmy, tego wędziska do Federa klasycznego, no to bym polecał albo Ascension 340, albo Supera X11 FT. Te dwa bym wybrał do klasyka, do metody zdecydowanie Monster X. I to jest mój ulubiony kij do metody, tak w ogóle na marginesie. Tomasz Górka, zbanujcie Daniela, bo odpierdziela. To jeszcze się chwilę wstrzymamy, Tomek, jeszcze chwilę. Nie, no słuchajcie, no żartuję. Piszę to piszę, no. Tak. Wiecie, no ja generalnie staram się gdzieś tam usuwać, jak są jakieś, nie wiem, przekleństwa i tak dalej, no bo jednak polski to ładny język i jest wiele zamienników. A oglądają to też ludzie nie tylko 18+. No tak, dzieci oglądają, więc głupio by było. Poza tym panie oglądają, więc jak dokładnie panowie są w gronie męskim i tam używają, powiedzmy, takiego języka ulicy, no to tak nie razi, ale jak jest grono z paniami, no to już trzeba się trochę za ten język łapać. Tutaj mamy komentarz, że panie Adamie, nie ma obrazu, ale jest obraz na 100%. Czy byście mogli potwierdzić? Ja zaraz też zobaczę na... Może nie ma obrazy? Nie ma obrazu, jest napisane. Ja zaraz zobaczę u siebie na telefonie drugim. Jest. Dobra, to nie patrzę.
No i to rozumiem. Szybkie pytanie, szybka odpowiedź. Seba, dobra, ja lecę. Miłego łowienia i pięknych ryb. Dziękujemy i miłego jeszcze popołudnia życzymy. Andrzej Kuczaj, na dalekich... Poczekam. Skupienie. Nie robisz śmiesznej miny. No teraz robię, bo kurczę, z metr mi zabrakło. No. Andrzej Kuczaj, na dalekich dystansach jakie warto używać szczytówki? Chodzi o gramaturę. O gramaturę? O no to ja wiem o co chodzi. No. Andrzeju, akurat tutaj łowię wędziskiem Monster Extreme Distance. Do tego wędziska są trzy szczytówki. Jest 3, 4 i 6-uncjowa szczytówka. Ja akurat w tym wędzisku mam 3-uncjową, najlżejszą, ale mimo wszystko to jest dosyć solidna szczytówka, więc jak widzicie, łowię też z kolana, chociaż teraz ostatnie ryby, nie wiem czy zauważyliście, wyczułem w dłoni, jak zatapiałem plecionkę, wyczułem, że coś mi tam szarpie, więc zacinałem. Ale łowię też z kolana, żeby cały czas pilnować tej szczytówki, żeby ona nie była nadmiernie wygięta. I widzę, no widzicie jakie płotki łowię i widzę na tej 3-uncjowej szczytówce, widzę delikatne ugięcia. Więc zacinam, jak już coś tak ze dwa razy mi wygnie, no to wiatr na pewno nie będzie. Także staram się, Andrzeju, tak jak dzisiaj, no 3-uncjową szczytówkę, mam też ten 4,20 kij, tam mam 4-uncjową i miałem wrażenie, że to trochę za sztywno dla ryb było, dlatego też tak trochę na siłę rzucam tym kijem. Krzysztof M., tam odnośnie tego na 8, że ochotki na 8, tutaj za dwa końce, dwie ochotki, na zawodach u Kostka. Wiem o co chodzi, tak. Tak, bo ja tam zakładałem, to ja może wytłumaczę tym, którzy no nie złapali tutaj tego i nie wiedzą o co chodzi. W zeszłym roku Marcin Kostera zorganizował Puchar Matrixa któryś tam z kolei i właśnie były zawody na Kobiałce. Mnie po raz drugi się udało wygrać te zawody Puchar Matrixa i właśnie łowiłem na dwie ochotki zakładane tak powiedzmy w podkówkę. No, być może się komuś skojarzyło, że to wyglądało jak ósemka, tak mi się wydaje, że to o to chodziło. Kacper Sucharzewski, elo. Cześć. Petro Iwankiw, łowisz na pelet Aller Aqua Classic 2 mm? Zdarza mi się, tak, że jak są łowiska, gdzie dobry jest pelet, taki ciemny, no to zdarza się, że stosuję Aller Aqua. Daniel Jambros, dziękuję za wyczerpującą wypowiedź. Marcin Czar, witam. Dzień dobry. Wojtas, tutaj Wędkarstwo z Buta napisało, że o dobra, jest już u mnie, coś nie tak było, że obraz. Wojtas 132, jaki rozmiar kołowrotka do wędki 3,60? Ja jeszcze powiem, dziękuję tej osobie poprzedniej, co mówiła, że coś jest nie tak z obrazem. Jakby... Odrzucę. Więc bardzo dziękuję. Jakby coś się działo, to mówcie, że coś się dzieje nie tak. Będziemy to sprawdzać. Jaki kołowrotek do wędki 3,60? Ja do wędzisk 3,60 używam, rozumiem, że do Federa klasycznego. Może tak. Wybieram kołowrotki wielkości 520. Akurat z Prestona to jeżeli łowię na metodę wędką 3,60, to wybieram Centrisa. A jeżeli łowię na feder klasyczny, no to do 3,60 wybieram Extremity 520. Jak ktoś zapyta, dlaczego tu taki, to no, Centrisy to jest taki topowy model w Prestonie, natomiast no, on ma troszkę, tak mi się wydaje, że mniej pancerny, bo do Extremity to jest taki toporny kołowrotek, ale też z pancernymi bebechami, więc dlatego go wybieram. Jak się skręca koszyczki, czy holuje mniejsze ryby, jak kołowrotkiem holuje, no to on ma troszkę większą moc i wiele więcej wytrzymuje niż Centris. Znowu jak łowię na metodę, no to wtedy holuje sobie wędką. Ten kołowrotek nie musi aż takich obciążeń znosić. A jest świetny, bo jest lekki, bardzo przyjemny podczas łowienia. Tutaj dopisał, że zarówno klasyk, jak i metoda, ale to wyczerpałeś odpowiedź. Wania Helmans. Witam, fajnie się ogląda. Dzień dobry, witamy. Bardzo nam miło.
Krzysztof M. Jakie kije zabierasz na Grand Prix Polski? Ja tylko wtrącę, że to będzie już takie jedno, myślę, z ostatnich pytań, chyba że teraz nam się tutaj rozsypie, ale powoli będziemy zmierzać do końca. Tutaj telefon już też daje znać, że ma 9%. Live W mamy godzinę, więc powoli zabieramy się do końca. Jakie kije zabierasz na Grand Prix Polski? Ale chodzi o ogólnie o Grand Prix Polski, czy o te, co będzie na teraz? To może tak no odpowiem, tak. Postaram się uniwersalnie odpowiedzieć na to pytanie. Zawsze przed Grand Prix Polski, no tak jakby orientuję się, staram się zorientować mniej więcej, jaka jest charakterystyka łowiska, czyli czy to jest woda płynąca, czy to jest woda stojąca, czy się łowi daleko, czy się łowi blisko. No i na tej podstawie jestem w stanie wyodrębnić wędziska. No wiadomo, inne kije zabieram. Nie wiem, podam przykład, na przykład Jaraczewo, czyli zbiornik karasiowy pod Poznaniem, gdzie tam w zeszłym roku łowiłem kijami 10- i 11-stopowymi, czyli trójkami 3,30. Miałem ze sobą też 3,60 w razie czego, ale nie miałem ze sobą dystansowych wędzisk, bo tam uznałem, że na to łowisko to jest niepotrzebne. Natomiast tak jak teraz, na przykład za półtora tygodnia pojadę na zawody w Szczecinie, na Odrze, no to myślę, że zabiorę jakieś wędki takie, które no będą miały wyrzut ponad 100 gramów, żeby nawet koszyczkiem takim z 80 gramów móc łowić. Więc będę miał takie wędki. Być może to będą wędki Ascension 3,80 do 80 gramów. One są też dosyć mocne. Spokojnie 80 można łowić. Pewnie będę miał te Monster Extreme. Ale też będę miał ze sobą wędki 3,60 do 60 gramów, czyli Supera X do 60 gramów. No i myślę, że też wezmę jakieś 11-stopowe, jakby trzeba było gdzieś blisko brzegu łowić jakieś drobniejsze ryby, no to też będę chciał mieć taką wędkę krótszą. Marcin Czer, czy Preston ma zestaw pudełek do robaków, zanęty itp., ale żeby były pakowane w jeden duży i by te małe miały możliwość zamknięcia każdego z osobna? Chyba nie ma czegoś takiego. Nie ma, jest tylko ten FOA zestaw, tam są trzy pudełka i to znaczy trzy takie mniejsze, jedno większe, one są zamykane takim... Ale one są tak jakby wszystkie razem zamknięte, tak. Każdy z nich osobnego zamknięcia nie ma. Nie ma chyba takiego. Takiego zestawu nie ma. Wędkarstwo z buta. Jaką wędkę serii Monster polecasz do łowienia metodą do 40, max 50 metrów na karpie i karasie i jaki kołowrotek do tego? Wędkę Monster X 11 stóp, czyli 3,30, to takie wędzisko bym wybrał do takiego łowienia i sam takie stosuję. I do takiego łowienia stosuję kołowrotek Centris NT, a teraz SD 520. Więc takie coś bym polecił, ewentualnie można też podobny kołowrotek, on ma troszkę, chyba z tego co się orientuję, troszkę mniej łożysk, troszkę mniej bajerów. Magnitude, ale też 520, nie wybierałbym mniejszego kołowrotka. Ładna płoć. Nawet będzie ryba na pożegnanie. Daniel Gula, czy nie sądzisz, że obecnie odchodzi się w klasyku od używania gliny? Nie wiem, czy sądzę, że się odchodzi, bo ja bardzo rzadko łowię gliną, odkąd zacząłem łowić na feder klasyczny, więc ja głównie łowię zanętą. Nie wiem, no myślę, że to zależy od łowiska. No, to też zależy od łowiska. Ja lubię zanętą łowić, ale zdarzało mi się też łowić gliną na zawodach. Patrzcie, jaka ryba, duża. No muszę wam powiedzieć, że mi oszukał ten okoń. Ale go z największą starannością odczepię, bo to już jest taki na... Nabuzowany. Tak, on będzie miał... Andrzej G. Pozdrawiam z Rybnika, zapraszam nad zalew. Ale grubasek. Płyń sobie. No. Ty blisko Trzcinek tu powinieneś już otarłem. Nie myśleć, tam na 100 metrach. 100 metrów od brzegu. On tu będzie z nami do końca, bo pod się właśnie wpływa. Jakby... Kanego, więc nie powiem kto. Ale zaraz oddzwonisz. Dobra, słuchajcie, ostatnie planka i kończymy. Wojtas 132, mam jeszcze jedno ostatnie pytanie. Możesz powiedzieć tak mniej więcej, po co jest feederlink? Bo wiążę zestawy z feederlinkiem i bez i trochę nie rozumiem różnicy. To może na przykładzie tego zestawu wytłumaczę takie swoje patrzenie na to, po co jest feederlink.
O, to tak, tak wygląda. Powiedzmy, że ten odcinek to jest ten nasz feeder link. Więc jeżeli zestaw stoi tak na dnie, o tak, i tu jest przypon, to widać tutaj przypon, Michał? O tak. Zobaczcie, tu jest... Cienko, ale... Tak mniej więcej to wygląda na dnie. Jeżeli ryba bierze, to dzięki temu, że jest feeder link, to ona nie porusza koszyczka, tylko jest taki, o, taki przegub się robi, nie wiem, czy to widać. Aha. I ona, i te, tak jakby po braniu ta siła, nie wiem, jak to powiedzieć, jest przenoszona na szczytówkę bez poruszania koszyczka, więc jak łowimy koszyczkami, a najczęściej na feeder się łowi koszyczkami ciężkimi, bo one nierzadko mają ponad 30 gramów, ja dzisiaj mam 75, więc możecie sobie wyobrazić, widzieliście, jaka to mała rybka była, więc jak ona by czuła ten koszyczek, no to mogłaby odpuścić, a tak przez to, że jest ten feeder link, no to jest tak jakby taki przegubik, gdzie ta ryba no nie czuje, dopiero my na szczytówce widzimy. Ona czuje ewentualnie opór szczytówki, no to ja tak do tego podchodzę. Ostatnie dwa pytanka. Adikit, łowiłeś kiedyś na brodach łużeckich? I łużeckich? Nie łowiłem, ale być może będę łowił w tym roku, bo się wybieram chyba na Robinsona. Chciałbym wystartować w cyklu Robinson Feeder Cup, więc chyba tam pojadę. Także jeszcze ostatni rzut. Zobaczcie, jaka to jest moc. Stresujesz mnie, Michał. Tu! Ale słyszałem, że dobrze poszło. Adiki tu też się wybieram. Wojtas 132, dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam. Pozdrawiam. I ostatnie pytanko. Petro Iwanki w krzesło Preston Absolut 36. To dobry wybór? Bardzo dobry. No jeżeli ktoś szuka fotela takiego, powiedziałbym, topowego fotela do łowienia federowego, to jak najbardziej. Ja tylko jeszcze wtrącę od siebie, że niedługo na kanale Prestona pojawi się film o tym też krześle. No i tam dokładnie opiszę jego zalety, więc będzie można... No i obserwujcie nas, ponieważ myślę, że na dniach też pojawi się live, jak Adam na tym krześle wędkuje i będziecie mogli go trochę pytaniami pomęczyć. No dobra, mamy 6% baterii. Zdążysz? Słuchaj, to jest duża ryba. Słuchajcie, to będzie ostatnia ryba. Ja przepraszam, już nie będę czytał komentarzy, żeby nie skończyć w połowie zdania. A musimy się wyrobić, dopóki telefon nie padnie, żeby ten live tam jest dalej zapisał. Czekaj, bo mnie stresuje, że ja mam naprawdę bardzo dużą rybę. To jest... Kontroluję. Mamy 5%. Jak będzie 3, to odłączam mikrofony i podłączam do ładowania. I będę z tym boksem łaził. Słuchajcie, no albo mam leszcza. Chyba mam... Mamy tą osobę, która dzwoni. Ale ona się wyświetla nazwisko? Nie, jest sam numer. No to albo sobie kolega jaja ze mnie robi. Także może spuduję, ale pozdrawiamy żartownisia. Od środy zaczynają się zapisy na Robinsona. Już? No tak Adik napisał. A, dobrze wiedzieć. O, także... O, to stop, to powiem ci, że to... Tak ja nie wiem, co ciężar. To jest ciężar taki, na razie to jeszcze się dobrze nie bujnęło, więc ja nie wiem, co to jest. Mam nadzieję, że nie zwijam czyjegoś zestawu. Ja wam może pokażę tak z szerszej perspektywy trochę. Się odsunę na tyle, żeby było widać hol. Adaś, powiedz coś, a ja się zapytam się, czy słychać ciebie dalej, czy za daleko nie odszedłem. Mówię coś. Dajcie znać, czy słychać Adama. Kurde, no a nie, no to się buja cały czas, więc ja naprawdę nie wiem, co to jest, bo dziwnie to wygląda ta ryba. Poszła troszkę do boku. Słychać. Ale już nie chcę mówić, że duża, bo przy okoni też mówiłem, że duża, a to tylko takie waleczne, ale to wygląda na największą dzisiaj. Daleko ją masz? Nie, jeszcze z 70 metrów. Ale naprawdę? Nie, no nie wiem, z 50? No dobra, bo mamy 4%, także nie wiem, czy za chwilę mikrofonów nie odłączę, to chyba będzie najlepszy wybór. Więc poczekajcie chwilę. Przepraszam za moje paluchy. Na chwilę się popsuje dźwięk, ale no nie mamy wyboru. Dźwięk albo obraz. Dobra, jesteśmy. Podejdę już bliżej do Adama, żeby było go słychać. O,
Jestem. No dobra, mamy zasilanie. Szybciej to zwijaj. Jaki komentarz. Słuchajcie, to jest naprawdę duża ryba, no albo jakaś podpięta, no bo to branie też takie dziwne było, bo ja zatapiałem wtedy plecionkę i ta plecionka zaczęła mi się luzować. Tak nienaturalnie, więc zaciąłem, ale tak naprawdę też jeszcze nie było jakiegoś takiego wielkiego odjazdu, więc ta ryba tak co jakiś czas szarpnie, ale daje się holować, więc też mam takie przypuszczenie, że albo się zawinęła gdzieś i tak po prostu kawał masy holuje. Ale co, obstawiasz lesz, skarb? Nie wiem, co to może być, naprawdę, bo się strasznie dziwnie ta ryba zachowuje. Ona idzie jakby masą całą, nie? W ogóle masą, bez... Tak, więc bez... teraz to duże ryby tak walczą, aha, że one... Nie wiem, czy ja nie podczepiłem jakiejś ryby. Nie ma już tej ryby. Może być. Tak, no przynęta jest nieruszona, więc to tak wyglądało, jakbym podczas opadania gdzieś tam... Być może są leszcze, tylko... Dobra, to żegnamy się. Ja ze swojej strony dziękuję za współpracę. Ja też dziękuję. Z góry dziękuję za kciuki w górę. Zapraszam na film, który miał premierę wczoraj. Z tego łowiska wygrane zawody. Relacja z tych zawodów, więc myślę, że warto zobaczyć. Zapraszam też na inne filmy na moim kanale. Wdzięczny jestem za wszelkie subskrypcje, dobre słowa i tak dalej. Więc dziękuję, że byliście i do zobaczenia. Trzymajcie się.